ptaki przylatujące do Polski na wiosnę. Czy wiecie, że ptaki to prawdziwi podróżnicy? Niektóre z nich lecą tysiące kilometrów, by na wiosnę wrócić z ciepłych krajów do Polski. Najczęściej wracają one z Afryki i cieplejszych regionów Europy Południowej. Ptaki opuszczają Polskę, ponieważ zimą jest tutaj zimno. Często pada śnieg i trudno znaleźć jedzenie, szczególnie że żywią się owadami lub roślinami. W ciepłych krajach zima to czas obfitości. Nie ma problemu ze znalezieniem jedzenia, a temperatura jest bardziej przyjemna. Zanim ptaki wyruszą w podróż, muszą się dobrze przygotować. Jedzą bardzo dużo, żeby zgromadzić zapasy tłuszczu, który będzie ich paliwem podczas długiego lotu. Niektóre ptaki jak jaskółki trenują loty w grupach, żeby być gotowymi na wspólną wędrówkę. Migracja jest dla nich nie tylko wielką przygodą, ale też sposobem na przetrwanie. Wiosną ptaki wracają do Polski, bo tu mają swoje miejsca lęgowe i dużo pożywienia, które pojawia się razem z cieplejszymi dniami. Każdy powrót ptaków to znak, że zima się kończy i zaczyna się wiosna. Czyli czas radości i nowego życia. Ptaki wracające do Polski na wiosnę. Skowronek. Skowronek to jeden z pierwszych ptaków, które wracają do Polski na wiosnę. Już w marcu można usłyszeć jego piękny, radosny śpiew, który rozbrzmiewa nad polami i łąkami. To maleńki ptak o brązowym upierzeniu, dzięki któremu łatwo ukrywa się w trawie. Skowronki budują swoje gniazda na ziemi w dobrze ukrytych miejscach, co pomaga chronić ich jajka i młode przed drapieżnikami. Co ciekawe, skowronek często śpiewa w locie. Unosi się wysoko w powietrze, a potem powoli opada, wydając melodyjne dźwięki, które są prawdziwym symbolem wiosny. Jego powrót to znak, że przyroda budzi się do życia, a ciepłe dni są coraz bliżej. Skowronki żywią się głównie owadami i nasionami, które wiosną zaczynają być łatwo dostępne. To jeden z najbardziej pracowitych i radosnych ptaszków, które wnoszą życie i energię do naszych wiosennych krajobrazów. Bocian biały. Bocian biały to jeden z najbardziej rozpoznawalnych ptaków w Polsce i prawdziwy symbol wiosny. Wraca do nas w kwietniu. Gdy zobaczymy bociana, to znak, że zima odeszła na dobre, a ciepłe dni są coraz bliżej. Bociany mają duże majestatyczne skrzydła, a ich charakterystyczny klekot jest często słyszany w pobliżu gniazd. Te ptaki chętnie budują swoje gniazda na słupach, dachach czy drzewach, a każde gniazdo może ważyć nawet kilkaset kilogramów. Bociany są prawdziwymi smakoszami. Uwielbiają żaby i owady, a także małe gryzonie. Są niezwykle towarzyskie i często można je zobaczyć w parach lub grupach. Powrót bociana do Polski oznacza także rozpoczęcie nowego cyklu życia. To czas zakładania rodzin i wychowywania młodych. Dla wielu ludzi bociany przynoszą szczęście i nadzieję, dlatego ich obecność jest tak radosnym wydarzeniem. Żuraw. Żuraw to niezwykły ptak, którego wiosenny powrót do Polski zapiera dech w piersiach. Wraca w marcu lub kwietniu z takich krajów jak Hiszpania, Turcja czy Północna Afryka. Żurawie są wysokie, mają długie nogi i szyję, a ich rozłożyste skrzydła nadają im majestatyczny wygląd. Te ptaki żyją na podmokłych terenach, takich jak bagna i łąki, gdzie znajdują pożywienie i zakładają swoje gniazda. Żurawie są bardzo rodzinne, tworzą pary na całe życie i wspólnie wychowują młode. Żurawie żywią się owadami, roślinami i drobnymi zwierzętami, które zaczynają pojawiać się wiosną. Ich powrót to znak, że przyroda budzi się do życia, a ciepłe dni są coraz bliżej. Gdy zobaczycie w locie charakterystyczny klucz żurawi, pomyślcie o ich długiej podróży. Oraz o tym, jak wielką odwagą muszą się wykazać, aby wrócić do Polski. Jaskółka. Jaskółki to jedne z najbardziej lubianych ptaków. Wracają do Polski w kwietniu. Są małe, ale niezwykle szybkie. Potrafią latać z niesamowitą precyzją, co pomaga im w łapaniu owadów w locie. Ich charakterystyczne rozwidlone ogonki oraz błyszczące granatowo-czarne pióra sprawiają, że trudno je pomylić z innymi ptakami.
Jaskółki budują swoje gniazda z błota i trawy. Najczęściej pod dachami budynków, gdzie są dobrze chronione przed wiatrem i deszczem. Są prawdziwymi mistrzami w polowaniu na owady. Dzięki temu pomagają ludziom w walce z komarami i muchami. Ich radosny świergot to jeden z pierwszych dźwięków, które wypełniają wiosenne dni. Dudek. Dudek to jeden z najbarwniejszych ptaków, które wracają do Polski wiosną. Przylatuje zazwyczaj w kwietniu z Afryki, gdzie spędza zimę, odpoczywając w ciepłym klimacie. Dudek jest łatwy do rozpoznania dzięki swojemu wyjątkowemu wyglądowi. Ma pomarańczowo-brązowe upierzenie, czarno-białe skrzydła i piękny czubek na głowie, który potrafi rozkładać niczym wachlarz. Dudki zakładają swoje gniazda w dziuplach drzew, szczelinach skał lub nawet w opuszczonych budynkach. Żywią się owadami, zwłaszcza chrząszczami, które potrafią wyciągać swoim długim dziobem z ziemi. Ten ptak to prawdziwy ekspert w polowaniu na ukryte przysmaki. Powrót dudków do Polski to wyjątkowe wydarzenie, które przypomina o pięknie i różnorodności przyrody. Ich kolorowe pióra i unikalne zachowanie sprawiają, że są prawdziwą ozdobą wiosennego krajobrazu. Szpak. Szpaki to niezwykłe ptaki, które wracają do Polski często już w marcu. Przylatują z południowej Europy lub północnej Afryki. Ich metalicznie błyszczące upierzenie mieni się w słońcu odcieniami czerni, zieleni i fioletu, co czyni je jednymi z najpiękniejszych ptaków w Polsce. Szpaki są znane z niesamowitej zdolności do naśladowania dźwięków. Mogą odtworzyć śpiew innych ptaków, a nawet odgłosy ludzkie, takie jak dzwonek telefonu. Te sprytne ptaki budują swoje gniazda w dziuplach drzew, budkach lęgowych lub szczelinach budynków. Szpaki są wszystkożerne. Jedzą owady, owoce, nasiona, a nawet resztki jedzenia, co czyni je bardzo elastycznymi w doborze pożywienia. Wiosną, gdy przyroda budzi się do życia ich stada, można zobaczyć na polach i w ogrodach. Czajka. Czajka to jeden z pierwszych ptaków, które wracają do Polski wiosną. Przylatuje z zachodniej Europy i basenu Morza Śródziemnego. Łatwo ją rozpoznać po jej charakterystycznym wyglądzie. Ma metalicznie połyskujące, zielono-fioletowe pióra, białą pierś oraz długie, eleganckie pióra na głowie. Żyją na wilgotnych łąkach, polach i bagnach, gdzie zakładają swoje gniazda na ziemi. Ich jaja są doskonale maskowane, co pomaga chronić je przed drapieżnikami. Czajki żywią się owadami, dżdżownicami i innymi małymi stworzeniami, które znajdują w miękkiej ziemi. Powrót czajki do Polski to pewny znak, że wiosna jest tuż za rogiem, a przyroda budzi się do życia. A teraz czas na mały quiz. Jak nazywa się ten ptak? To jest dudek. A jak nazywa się ten ptak? To jest bocian biały. A jak nazywa się ten ptak? To jest czajka. Co to jest? To jest żuraw. A jak nazywa się ten ptak? To jest oczywiście skowronek. Co to za ptak? To jest szpak. I ostatnie pytanie. Jak nazywamy tego ptaszka? To jest jaskółka. I to już wszystko na dziś. Czy rozpoznajecie już, które ptaki wracają wiosną do Polski? Następnym razem, gdy zobaczycie bociana albo jaskółkę, pomyślcie o ich niesamowitej podróży. Subskrybujcie nasz kanał, żeby dowiedzieć się więcej o fascynującym świecie przyrody. Do zobaczenia!